Dzień dobry, witam. Jak na turnieju? Dobrze. 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 Śniadanie smakowało? No, było dobre. A o który wczoraj poszliście spać? Koło 23. To nieźle, to nieźle. Jak wam wczoraj poszło? Przedstaw się. Jestem Max Kobyliński. Myślę, pierwszy mecz wczoraj rano był taki słaby, jeden z gorszych, jakich zagraliśmy. Jaki gorszy? Zwyciężyliście. No tak, ale... A zwycięzców się nie osądza. Jeden z gorszych, jakich zagraliśmy, a drugi to był już taki na poziomie. A jakbyś grał w finale Mistrzostw Polski, byś zagrał gorszy mecz i byś go wygrał, byś miał złoto w Polsce, też byś tak powiedział? Wtedy to bym się cieszył. No, oczywiście. Teraz ty się przedstaw i ty dwa słowa powiedz o wczorajszym dniu. Ja jestem Tomek Sułek i ten pierwszy mecz tragicznie zagraliśmy. Nie trafialiśmy w ogóle do kosza, a ten drugi już lepiej. Lepiej, ale nadal nam czegoś brakuje. Pruszków od lat znam tą drużynę, świetne szkolenie, często najlepsze, gracie wychowankami. Czasami nie rozumiem tego, dlaczego jacyś zawodnicy idą gdzieś indziej, jak u was jest tak fantastycznie, naprawdę to wszystko działa i elegancko, i są reprezentanci Polski, reprezentanci województw, są ćwierćfinały, finały Mistrzostw Polski. Fajny macie teraz rocznik, no ale ja już wybiegam dalej, bo powalczą na pewno chłopcy z 2,8, powalczą chłopcy z 2,10, a wy macie czasy, żeby rozwijać. Dobra, teraz parę słów, dlaczego koszykówka, a nie piłka nożna, czym się najlepiej czujesz na parkiecie, w rzucie za trzy, czy w obronie, czy lubisz spenetrować, dlaczego koszykówka? No bo moja cała rodzina grała w kosza wcześniej i najbardziej lubię chyba zasadzać bloki. Bloki? A u ciebie jak jest z tą koszykówką? No, gdy miałem 2-3 lata, to mama zapisała mnie do... Dwa latka miałeś, już pikałeś ze smoczki w ustach? No tak, już rzucałem na takie niskie kosze na metr. A potem to już trenowałem bardziej. Gdy byłem w drugiej klasie szkoły podstawowej, przeszedłem do wyższej grupy. I teraz przeszedłem jeszcze do wyższej grupy i gram teraz już w lidze normalnie od 2 lat. A ty wiesz, że Zibi, jak miał 7 lat, to jeszcze nie smoczek. Bo ty miałeś smoczek w ustach i mogłeś kozować się dwoma rączkami. A wiesz, co robił Zibi zamiast smoczka, co miał? Ten paluszek. I Zibi, bo wtedy były smoczki drogie, a Zibi sobie paluszek. Dobra, teraz kto jest twoim idolem? Na kim się wzorujesz? Oglądasz mecz NBA czy polską ekstraklasę? Ja mi oglądam, ale jeżeli jest jakiś, że muszę pojechać do lekarza, coś zrobić, no to muszę przegapić mecz, a jakby powtórek nie oglądam, bo są następne dni i leci mi czas coraz dłużej. Jak gdy oglądam, to na razie się wzoruję na... O może, jak on się nazywał? Aneto... Antetokounmpo? No właśnie, na tym. Świetnie. A ty co robisz, jak nie grasz w koszykówkę? No chodzę na dodatkowy angielski. A jakie gry komputerowe najlepiej lubisz? Fortnite'a. Chyba. Dobrze, a kto jest twoim idolem? Jeremy Sochan. A jak Sochan przyjedzie do Polski, pojedziesz go odwiedzić? No tylko nie wiem, gdzie będzie. Będzie, a gdzie to się dowiesz? Dobra, teraz możecie pozdrowić swoje koleżanki, rodziców i powiedzieć im coś ciepłego. Pozdrawiam mojego sąsiada i pozdrawiam rodziców i całą rodzinę. A powiedz, kocham cię, mamo, tato. No to kocham cię, mamo i tato. Ja pozdrawiam mamę, tatę i rodziców, wszystkich kolegów z klasy, wszystkie koleżanki, kocham mamę, kocham tatę i pozdrawiam też mojego brata i mojego chomika. A wymienicie jakiegoś dobrego zawodnika z Pruszkowa, na którym się też wzorujecie? Jankes. Jankowski? No, Jankes. Z 2,8, tak? Tak. O, pozdrawiamy Jankesa, Jankowskiego, jego taty. No to co, jakiś jeszcze wspólny okrzyk? No to MKS Pruszku. MKS Pruszku! Dziękuję. Po tym panie klejki przyjdźcie, albo weźcie sobie.